Poniedziałek i mi brakuje snu, ale ja spałam bardzo dobrze. Szybko zasnęłam i spałam do 5 rano. To jest dla mnie jakiś kosmos. Przecież ja tak nie śpię normalnie, bo wybudzam się okropnie często i nie śpię w nocy, więc no, przez ostatnie parę miesięcy to jest to trzecia noc, którą przespałam całą, bez pobudek. Niemniej brakuje snu, jest go za mało, czuję, że jeszcze bym podspała, nie mogłam wstać, słuchajcie, nie mogłam, 40 minut próbowałam się podnieść, nie mogłam wstać i wstałam 15 po 6 dopiero, więc mam mało czasu, raczej makijażu nie zrobię, bo jest już 6:30, a ja jeszcze muszę sobie jedzonko naszykować. No, także tak. Ja od dzisiaj chciałam, miałam takie postanowienie, że tak od dzisiaj zaczynam w końcu się wziąć, brać znowu porządnie za te redukcje, bo no, przez ten tydzień, kiedy mieliśmy gości, nie było redukcji. Muszę wrócić na dobre tory, bo te kilogramy, które skróciłam, zaczną mnie zaraz wracać. Pewnie część z nich już wróciła. No, jeśli ma tendencję do tycia, no to trzeba jednak bardzo, bardzo, bardzo na siebie uważać. I to jest taka odwieczna walka z wiatrakami po prostu. Wczoraj nie zrobiłam tego prania. Pojechaliśmy jeszcze na rower z sąsiadami. Mąż pojechał jeszcze wieczorem. Jak wróciliśmy z rowerów i z lodów, to mąż pojechał na rower, na motor. A ja z sąsiadami i z Filipkiem pojechaliśmy jeszcze na rower do Koników. Potem pojechaliśmy polną drogą tutaj obok naszej rzeki Krąpiel do miejscowości Święte. I potem ze Świętego i ze Strachocina wróciliśmy sobie już szosą rowerową tutaj do nas, do domku. Czyli zrobiliśmy takie wielkie koło. No, Filip mówił, że go bardzo nóżki bolały, ale fajnie. No, łącznie byliśmy 1,5 godziny na rowerach, więc no fajnie. Koniki przepiękne. Ojejku, jeden był taki piękny. Po prostu wow. Ja, słuchajcie, strasznie się stresuję tym, że muszę iść do pracy. Najchętniej bym została w domu i porobiła coś też pożytecznego, ale nie szła do pracy. Ale tak sobie myślę, że jak się mleko już rozlało, będę tak metaforycznie do was mówić, no to trzeba je posprzątać i nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma. Muszę się spiąć i to po prostu zrobić. Zrobić. Nie wiem jak, ale zrobić. I trudno. I iść dalej, no bo co? Jeszcze może bym dzisiaj poszła na pieszo. Tak bym miała ochotę pójść na pieszo. Tak mnie wczoraj oczy zaczęły boleć. Słuchajcie, dzisiaj do pracy chyba muszę wziąć okulary do komputera, bo jak jestem zmęczona ostatnio, zauważyłam, że strasznie mnie pieką i bolą oczy, więc coś może się dzieje. I wezmę sobie dzisiaj okulary do pracy. Może odrobinę double wear'a tutaj na to czoło. Bo coś tutaj się zadziało.
Miałam wczoraj nakładać makijaż i w końcu nie nałożyłam. Ale dzisiaj, jak wrócę z pracy, to sobie go razem przetestujemy, bo będziemy szli na ten festyn. I mąż po pracy musi jechać zrobić przegląd swojemu motocyklowi, więc ja z Filipkiem pojadę sama, a mąż potem do nas dojedzie. No to w sumie wypadałoby, żebym jechała autem, żeby szybciej wrócić do domu. Ajajajajaj. Dobra, to pojadę tym autem. Jeszcze jak mam wrócić i makijaż sobie zrobić, no to faktycznie dobre i 15 minut, jak wcześniej wrócę. Drobinka do velwera, tylko w te miejsce. No będę testować ten podkład. Zobaczymy. Może się do niego przekonam. To tak jak z tym afektem Best Made. No taką mi skorupę robił. A jak go nałożycie na sebum albo na mocno wypielęgnowaną skórę, to wygląda naprawdę bardzo ładnie. Odrobinka tylko. Miała być Katarzyna. Odrobinka. A, kukułka, kuka. Dobra. Lecę, bo nie mam czasu. Odezwę się może z drogi. Hej, hej, po pracy. Mamy godzinę 15. No, lecę szybko do domku po Filipa, bo no, od 15 mamy testy rodzinne nad jeziorem Miedwie, więc jeszcze musimy tam dojechać. Jeszcze chciałam się umalować, muszę się przebrać, ale nie wiem, czy się zdążę umalować. Przebrać się muszę koniecznie. Tylko wiecie, jaki pech? Zaczął padać deszcz. Niestety. Do jakichś 40 minut. Szkoda. Ponoć będziemy mieli tam zadaszenie. Ale dzieciaczki przygotowały część artystyczną. No wiadomo, będzie poczęstunek, grill i tak dalej. Jakieś zabawy dla dzieci. No szkoda, że pada. Szkoda. No ale cóż, jakby na to nie mamy wpływu. Ja jestem wyczerpana tą pracą, po prostu nie miałam dzisiaj ochoty tam pójść i nie było fajnie. Muszę wytrwać jeszcze trochę, oby do końca tygodnia, oby do końca tygodnia. Cieszę się, że do kina jutro mam z koleżanką, a dzisiaj właśnie to Miedwie, to jeziorko. Może trochę się rozerwę, potrzebuję porobić coś innego, aniżeli myśleć o pracy. Także idziemy do domku. Przed chwilą też pisałam z koleżanką, jeszcze taką inną. Notabene z koleżanką, która z którą byłam na pani jeszcze do niedawna. Pani agentka nieruchomości, która dzięki której znaleźliśmy nasz dom i dzięki której sprzedaliśmy nasze mieszkanie. No i dziewczyna w podobnym wieku do mnie. Synka ma w podobnym wieku do mnie, więc no w końcu w tamtym roku przeszłyśmy na
Ty, no ileż będziemy sobie paniować. No i właśnie chcemy zgrać naszych chłopców, umówić ich jakoś na jakieś rowery może na początek. W tamtym roku umówiłyśmy się na placu zabaw, ale coś między chłopakami nie pykło, nie drgnęło. Jeden bawił się w jednym końcu, drugi w drugim końcu. Może jak zaczniemy na takim neutralnym gruncie od rowerów, to może coś z tego będzie. Zobaczymy. I słuchajcie, pisałam z nią, ona mówi, że właśnie za tydzień w niedzielę wyjeżdżają w góry. Być może w czwartek uda nam się zobaczyć, a jak nie, to dopiero w kolejnym tygodniu, jak wrócą. Ale to się akurat nie pali. Natomiast nie o tym. Mówisz, że na przełomie lipca, sierpnia jadą nad morze i nas serdecznie zapraszają do Niechorza. I zapisałam sobie datę i z przyjemnością pojedziemy. Matko, jakie tu dziury. Jestem już w domku. Widziałam, że synek wstawił pranie. Ojejku, walizka. Trzeba ją w końcu stąd wynieść. Więc rozwieszę wieczorem, jak wrócimy. A teraz, słuchajcie, szybciutko się przebieram w coś, nie wiem w co. W sumie nie wyglądam źle. Chyba zarzucę tylko katanę i już. Zrobię jakiś delikatny makijaż. No dobrze, mam ochotę nałożyć sobie tego double wear'a. Dalej. Więc szybko rączkami go rozprowadzę i doklepię gąbką. Nie jestem głodna, bo zjadę w pracy później. Czy mi wyszło dzisiaj z redukcją? Nie wyszło. Jedzenie emocjonalne i stres w pracy robią swoje. No i powiem wam, że całkiem dobrze to wygląda. Cieniutko rozprowadzony. Kurczę, chyba się polubię z double wearem. To musi być, słuchajcie, szybki makijaż, bo ja nie mam czasu. Aha. Ubrudziłam sobie bluzkę double wearem. Tu będę musiała przebrać. Sąsiedzi coś tam działają. Mąż ma do nas dojechać, tak jak wam mówiłam. A i dokończę wam to, co mówiłam w aucie, że właśnie rozmawiałam z tą koleżanką naszą, agentką nieruchomości, i nas zaprosiła do Niechorza, jak będą właśnie w tym terminie nad morzem, ponieważ mąż tej mojej koleżanki Moniki jest, ojejku, nie pamiętam teraz kimś tam, i dzięki czemu możemy zobaczyć, jak działa latarnia od kulis, latarnia morska. Także cudownie, zapisałam sobie, na pewno pojedziemy 3 sierpnia i umówiłam nam też weekend nad morze w miejscówce, do której chciałam pojechać, chciałam wrócić, bo byliśmy w tamtym roku tylko raz, a wiem od znajomych, że właśnie są całkiem spoko pokoje, za dobrą cenę i właśnie wyobraźcie sobie, że 2 doby w pokoju 2 plus 1 wyniosą nas na weekend 480 zł. To nie jest dużo, zważywszy na sezon. I ja myślę, że zarezerwuję też na wrzesień, jeśli nam się spodoba. A fakt jest taki, że mało zobaczyliśmy przez te parę godzin w tamtym roku, będąc w tej miejscowości, więc zobaczymy w tym roku, jak to będzie.
Właśnie mi się wydaje, że tam trzeba pojechać na dłużej, aniżeli na parę godzin, no bo się wszystkiego po prostu nie zobaczy, prawda? Mieścinka nie jest duża, ale ponoć fajna. Więc zobaczymy. Dobra. Ubrałam sobie bluzę. Muszę mieć dzisiaj okulary na oczach, bo od tych cyferek to mnie tak pieką i bolą oczy. Ubrana byłam zakopana w tych cyferkach. Ale po festynie jeszcze kupię zakupki. No hej, hej, witam się z Wami z mojej łazienki. Dawno mnie tutaj nie było, ale po prostu nie mam takiego statywu, który mógłby tutaj się nadawać, więc tak trochę kombinowałam. Ale to nic, 20:30, my niedawno wróciliśmy, byliśmy jeszcze w Lidlu na takich zakupach na jutro. Jakiś serek, pomidory, jogurty. I kupiłam sobie i sąsiadce leginsy, krótkie kolarki. Dwupak za 30 zł, ale to Wam pokażę jeszcze w jakimś filmie. I patrzyłam na te komplety muślinowe. Miałam ochotę sobie wziąć, ale nie mogłam znaleźć koszuli. Po prostu nie było. Robimy demakijaż, bo ja mam na sobie cieniutką warstwę Double Wear. Czy on się nie ściera? Troszeczkę się ściera. Ale nie jakoś dużo, niemniej też się wyświeca. Ja też go nie pudrowałam, bo ja lubię, jak ta skóra jest taka z blaskiem. Końcówka balsamu i ostatnio sobie kupiłam, ale podarowałam mojej Kasi, więc będę musiała sobie znów za chwileczkę kupić. Uwielbiam. On nie robi żadnej mgły, nie szczypie. Przepięknie pachnie marakują. A dla mnie co najważniejsze, się pięknie emulguje. Teraz Wam pokażę. Już Wam pokazywałam nieraz. Zobaczcie. Widzicie? Jak zmienia się taką jakby emulsję do mycia. Świetnie jest. Po prostu świetnie. Będąc na zakupach w piątek, bo pokończyło mi się parę rzeczy kosmetycznych, pokażę Wam tak od razu. Kupiłam sobie taki żel do higieny intymnej dla Filipka, szare mydło. On ma bardzo spore problemy skórne na nogach, na pupie i ostatnio na policzku. Okropnie go tu wysypało, ale dosłownie wysypało, że ma takie wypryski z bąblami. Nie wiem, co to jest. Więc kupiliśmy coś takiego, szare mydło z olejem z wiesiołka, skóra delikatna, skłonna do podrażnień, więc będzie się w tym kąpał i będzie miał buźkę i zobaczymy. A sobie kupiłam żel do mycia twarzy, bo mi się skończył i wróciłam do AA Lab. I kupię sobie też balsam do makijażu, bo ja go uwielbiam.